have not their samurai. Twój wuj jest w środku. Już na starcie się coś pali. Nie może tu być normalnej wioski? Są za wysokie na wspinaczkę. Możemy odwrócić uwagę, zakraść się. Nie. Wejdziemy główną bramą. Kotun Han podpalił naszego najlepszego szermierza. Upokorzył mojego wuja. Zarżnął wojowników z Tsushimy. Odpłacę mu pięknym za nadobne. Powtarzając te same błędy, które zabiły twoich przyjaciół. Tak będą myśleli Mongołowie. Tym razem ja uderzę pierwszy. Poczekaj, aż z nimi skończę. Okej. Przybyłem po pana Shimurę. To było niezłe. Kurde, walka jest dobra. Tak bardzo cię to dziwi? Oj, przepraszam. Co to za hałas? Nie wiem. Mongołowie używali tego na plaży. Jeszcze ktoś? Oczysz, Perry! Dawać, dawać. No, come on. Trzech. Nie ociągaj! Nie możemy uciec! Ktoś mu się czasami nie celuje. Dalej nie pójdziemy. Ja muszę. Schroń się. Sama? Oczyść drogę. Gdy znajdę Shimurę, będziemy musieli szybko uciec. Przygotuję konie. Dobrze. Jeśli nie wrócę, jedź w stronę puszczy. Dobra, czyli działamy sami. A ty to kto? Dobra, jak ma tarczę, trzeba mu przełamać blok i dopiero wtedy zaatakować. Come on! Jeszcze jeden. Bang! Jednym ciosem? O kurczę. Dobra, lecimy. Bang! Leżysz. Oho! Unikanie strzał. Krzykną i uchylić się, zanim wypuszczą strzały. Okej. Czyli unikiem po prostu. Dosza! Dosza! Aha. I trzeba słuchać też krzyków. I tu coś można jeszcze szukać po drodze? Nie. Po prostu idziemy przed siebie. Wiecie co, ale jeszcze sobie coś tylko sprawdzę. Dobra. Sprawdzałem sobie ustawienia, czy na pewno tam jest wszystko dobrze poustawiane. I jest. Możemy lecieć dalej. Pokaż, na co cię stać!
Dawać mi go. Zulgar Daxo Behemu! Cynige! To jest kozak. Odo jadam balokwi! Kurczę, ale mi się to podoba. Ja wiem, zachwycam się... O, przepraszam. Zachwycam się tym, a to jest na łatwym poziomie, ale... Widowiskowe to jest i te... Takie mięsiste, kurde. Oho! Od razu jego będziemy zabijać? Jestem Jin Sakai! Bratanek pana Shimury. Przybywam pomścić jego honor. Dzień! Twój wuj! Wiele mi o tobie opowiadał, Jinie Sakai. Pokażę mu, jak jego bratanek, złamany i poniżony, błaga o przyjęcie do Imperium Mongołów. Jinie! Jest twój czas, panie Sakai. Chodź, chłopczyku! No dawaj, dawaj, dawaj. O ty kurde. Twój wuj na nas patrzy. Poddaj się, panie Sakai. Potężne ci gardło. Czaki. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Nie wiem, jak tego unikać. Kurczę! No nie mówcie, że na łatwym poziomie nie pokona. Kurczaki, ja mu coś zdjąłem w ogóle? Ale jaja. Dosyć. Poddaj się. A, to ja chyba musiałem tu przegrać. Jak łatwo może zaprowadzić tu pokój. No bo był niezłym kocurem. Ocal siebie. Zawiodłem. Znowu. Ojcze. Jinie. Pomóż mi. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim.
paniczu? Już czas. Idę, Yuriko. Okej, jakieś wspominki. Cała wyspa przybyła opłakiwać twojego ojca. Nie możesz ich odesłać? Musisz się z nimi spotkać, Jinie. Jesteś teraz panem klanu Sakajów. Tak. Nie jesteś sam, Jinie. Ojciec jest wiatrem za twoimi plecami. Matka śpiewem ptaków wśród drzew. A wuj? Sam ci powie. Na pogrzebie twojego ojca. Dziękuję, Yuriko. Jeśli będziesz potrzebował rady, klan Adacich ci pomoże. Dzięki, dzięki. Czyli to ojciec umarł, tak? A ja mu nie pomogłem. Chociaż mogłem. Zawsze bronił swojego ludu. Prawdziwy samuraj. To jest bujo. Ja uratowałem go. Stchórzyłem. Jinie, jesteś samurajem. Zginął przeze mnie. Twój ojciec padł w boju, broniąc jedynaka. Jego nagrodą była śmierć wojownika. Teraz ty jesteś jego dziedzicem. W tym ostrzu jest duch twego ojca. Zawsze będzie z tobą. Będziesz do mojej fortecy. Pod moją opiekę. A dziś pożegnaj się z ojcem. Ale to co, zabił go jakiś randomowy koleś? Pewnie się później wyjaśni. Będziemy chcieli się zemścić. Chyba, że już się zemścili, ktoś go załatwił. Ale na razie nic o tym nie powiedzieli. Kurde, chłopie, jak ty żeś to przeżył? Ojcze... Jak go ocalić? Tam wskazuje drogę, ale podążaj za wiatrem. Ale już nie widzę, gdzie wieje. Dobra, tutaj. O, okej, okay, tam coś wskazuje. Do jakiejś sarenki. Tylko cisza, Boże, jak przed burzą. A, bo burza będzie zaraz. Czy my dobrze idziemy? Czy nie? No już! Dalej! Yuma? A, chyba tak. Yuma. Okej. Okay. Jin! Co się stało? Znalazłem pana Shimurę. Mogłem go ocalić. Ale Han też tam był. Zawiodłem wuja.
Przynajmniej nadal żyjesz. Przysiągłem chronić wyspę za wszelką cenę. A teraz Mongołowie odebrali nam dom. Zabili samurajów. Zapomniałeś, jak to jest walczyć z kimś silniejszym. Czuć się słabym. Czasem, kiedy patrzysz śmierci prosto w oczy, musisz zrobić wszystko, żeby przetrwać. Han spodziewa się wielkiej wojny z samurajami. Odgadnie każdy nasz ruch. Chyba, że jakoś go zaskoczymy. Ocalimy pana Shimurę i odzyskamy dom. Pomogę ci. Jeźdźcy! Psy bojowe Hana! Za dużo ich! Tutaj! Trawę! No i co, nie widzieli nas? Kurde, trochę jest. Hernyk, odchodź! Dobra, poszli. Co teraz? Muszą cię szukać. No szukają mnie. Straszyli konie. To konie samurajów. Nauczono je wracać do pana. No, jest. Niezła sztuczka. Serio nie wiedziałeś, że można gwizdać na konie? Głowie pewnie cię szukają. Rozdzielmy się. Odciągnę ich uwagę, a ty uciekniesz. Nie opuszczę cię, dopóki nie uratujemy mojego brata. Na razie potrzebuję więcej wsparcia. Wprawionych wojowników. Jak Sensei Ishikawa, pani Masako Adachi. Mogą pomóc... Mój brat również by mógł. Kiedy go uratujemy, najlepszy kowal na wyspie będzie do twoich usług. Stworzy narzędzia, które pomogą ci uratować wuja. Coś, co pozwoli wspiąć się na mury? Powiedz życzenie, a taka je spełni. Gdzie go trzymają? Złapali go pod Keci. Jedź tam i rozejrzyj się. Wkrótce dołączę. Taka nie wytrzyma długo w mongolskiej klatce. Yuno. Ocalimy twego brata. I twego wuja. Wszystkich ocalimy. Gdzie my jedziemy? Halo? Już mogę sterować? Nie, tylko się mogę rozglądać. To założymy. Dobra, założę to. Kozackie. Ulepszenia. A, można sobie to wszystko ulepszać. Elegancko. Okej, okay, czyli będzie zbieractwo. Akcesoria. Dobra, to innym razem. Pęciek światło słońca. Okej, okay, siodło. Siodło. O, tu jakieś... Pieśni. No, pieśni też sobie zobaczymy. Barwnik zniszczonego pancerza. Aha, to jest pewnie bardziej pod skradankę ubiór. Wyspa Tsushima.
Dom kochany pytajniczki. Zadanka. Okej. Dobra, umiejętności. Następny cel. O kurczę. Co ja zrobiłem? A, wiatr nas prowadzi do tych. Wiecie co? Tu bym skoczył. Zobaczymy. Dobra, pójdźmy sobie może do niej. Pójdźmy sobie do niej od razu. Powiem wam tak, to kierowanie się za pomocą wiatru nie bardzo mi się to podoba. Tu wszędzie piździ, to ja gdzie ja mam iść? Dobra, przepraszam, ale już chyba wiem, to jest tutaj. Terytorium Mongołów, jak się schodzi z konia, dobra. I to jest tutaj, to ta opowieść. Pokonaj Mongołów. I swoją drogą to nie było pokazane, jak tu robić skrytobójstwo. I co, na razie jeszcze nie umiemy zabijać po cichu? Kacja. Kogo ty chcesz prowokować, jak tu nikogo nie ma? Kurczę, tu jest ich dwóch. Ten Sejum Ben! No, to było piękne. Dobra. Chodź. Ciszę, Han! To Larice! Leżeć. Ktoś tu jeszcze jest? Jest. Czekam. Tobie. O kurczę. To jaki opancerzony. Okej. Okej, to był przywódca. No, a ty co? Tak sterczysz. Come on. Leżysz. Dobra. Wzrosło mi trochę doświadczenie. Tu żelazo zebrało się z tego, czy? Nie wiem, przeszukajmy sobie chatkę. Nie mamy żadnego zmysłu, jak w tych wszystkich grach dzisiejszych. Można jeszcze wejść na górę. Tędy się można było zakraść, tu jest wyjście. Spróbujmy jeszcze na górę. Okej, tu coś jest. Mongolskie artefakty, znajdźka. Mamy z nas pierwszą znajdźkę. I chyba tyle, nic więcej tutaj nie znajdziemy. Wejdźmy sobie oknem. Sprawdźmy jeszcze te poboczne chatki. Zaraz.
Zebrane coś tam, coś tam, coś tam. Okej, okay. A tu? To jest szybka podróż, tak? Szybka podróż, tu sobie zaznaczmy. Albo mi się wydaje, albo są tutaj jakieś problemy. Problemy z To Yuna. Nie chcę do Yuny, chcę iść najpierw do pytajniczka. Tylko gdzie ten pytajniczek jest? Dobrze, idziemy. Okej. Okay. 100 metrów, 90. Wow, gdzie to będzie? Tam po skałach? 70, czy na górze? Dobra, wejdźmy sobie na górę, bo tak, na górze. Sprawdźmy sobie, co to jest za pytajniczek. Obóz uchodźców, czyli pewnie możemy kogoś uratować. Aha, nie, uchodźców, co ja gadam, no tak. Zechcesz skorzystać z moich usług? Jeżeli masz jakieś skóry, chętnie się z tobą wymienię. Okej, okay, czyli będzie można polować. Oko, tutaj można sprzedawać. Złożę ofiarę w twojej intencji, bądź zdrów. Ten koleżka to jest kupiec, tak? Co ty możesz mi sprzedać? Przetrwałeś inwazję? Jak widać. Czy my się znamy? Nie, panie. Ale widziałem, jak ruszasz do bitwy. Proszę przyjąć dar. Mówią, że dzięki temu duchy poprowadzą cię w miejsce, którego szukasz. Tobie chyba bardziej się to przyda. Niegdy Mongołowie są w okolicy. Ale jeśli znajdziesz kwiaty, przynieś mi je. Lub innym kupcom. Przydadzą się do barwników. Zapamiętam. Dziękuję. Zestawy do ozdabiania miecza? Tu się dogadamy. Okej, można zmienić sobie kolor pochwy. Pancerze można barwić. Szkoda, że mi nie pokazuje tego. Nakrycia głowy. W takim kapelusiku, czad. Dobra. Mniej więcej wiemy co i jak, porozmawiajmy sobie z tym królem. Kolejny samuraj? Żywy? Więc pan Jinroku nie jest jedyny. Nie znam go. Jest w Kasinie, panie. Na pewno chętnie się spotka. Z chęcią go poznam. Nie, wiecie co? Chcesz zobaczyć moje... Aktualizowano mapę. Obóz uchodźców, okej, okay, czyli szybka podróż możliwa. Ale wiecie co? Kurczę, jak to? Sprzęt, zmieńmy sobie. Okej, okay, mogę zakładać talizmany. Zmieńmy sobie. Oh no! Takie coś mamy od razu. No to bierzemy zbroję bohatera Tsushimy. Aha, bo mamy cały strój tego bohatera Tsushimy, tak? Białą opaskę sobie walnijmy. Siodło. Broń. Zresztą. No to weźmy. Dobra, mamy cały strój. Nice. Dobra. Idziemy sobie, lecimy. Idźmy do niej. Poznajmy fabułę najpierw trochę, a później zaczniemy sobie trochę eksplorować. Oho, co tu można zejść? Dobra, trochę wspinaczki. Okej. Okay. Mamy 100 metrów do niej. O, tu jeszcze jakieś... Tu jeszcze jakieś roślinki. Można zbierać bambus. A to żółte, co to będzie? Kwiat. A tu trup. Co to za trup pośrodku lasu? Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Dobra, pójdźmy sobie tu do tej chatki. Zobaczmy, co nas tu czeka. Oho, ona już tu kogoś załatwiła. Jin, znalazłeś mnie.
Dobrze sobie poradziłaś. Powinnam go była usłyszeć. Dałam się podejść. Ci ludzie widzieli, jak Mongołowie prowadzą więźniów w górę rzeki. Był z nimi Kowal. Twój brat? Chyba tak. Zabierali go do obozu w pobliżu przesmyku Kaneda. Znam to miejsce. Kodeks wojownika. Coś nowego? Znalazłeś samurajów do pomocy w ratunku? Jeszcze nie. Wciąż poszukuję. Na pewno szybko kogoś znajdziesz. Na pewno. Dobra. Wiecie co? Tutaj sobie niby rozpoczęliśmy to zadanko. Ale nie będziemy go na razie robić. Zrobimy sobie go innym razem, w następnym odcinku. Taka ci pomoże, gdy go uratujemy. To niesamowite, że wkrótce go zobaczę. To szczęście, że cię ma. Mógłby się nie zgodzić. Od tego ma się rodzeństwo. A co z tobą? Masz braci albo siostry? Pan Shimura to moja jedyna rodzina. Co zrobisz, gdy go uwolnimy? Odetchnę. Bo wtedy będzie dla wyspy nadzieja. Naprawdę w to wierzysz? Widziałem, jak wychodzi cało z beznadziejnych sytuacji. A jak już uwolnisz brata? Co wtedy? Szczerze, nie miałam czasu się zastanowić. Dobra, to co? Do następnego. Ja się z wami żegnam, zapraszam was do oglądania następnych odcinków i mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Na razie.